Witam w kolejnym odcinku Game Show Switch. Dzisiaj kolejne trzy przykłady teleturniejów, które zmieniły antenę, na której były nadawane. Na początku wersja włoska teleturnieju The Price is Right, czyli dobrej ceny, OK il prezzo da giusto, która w roku 1983 zadebiutowała na antenie stacji Italia Uno, a potem trzy razy zmieniła antenę. Pierwsza zmiana miała miejsce w roku 1987, kiedy to teleturniej ten przeniesiono na inny kanał Mediasetu, czyli na Rete 4. Na Rete 4 ten teleturniej spędził rok, do roku 1988, kiedy to miał miejsce kolejny switch, tym razem na kanale Cinque. Czyli wszystko zostaje w rodzinie, już wszystkie kanały Mediasetu miały na swojej antenie OK il prezzo da giusto. Na antenie kanale Cinque ten teleturniej pozostał do roku 1996, kiedy to wrócił na Rete 4, gdzie już pozostał do końca swojej emisji w roku 2001. I to był pierwszy przykład. Przykład numer 2. Przykład numer 2 również z basenu Morza Śródziemnego, tym razem z Grecji, gdzie milionerzy również zmieniali antenę. I to nie raz. W Grecji milionerzy zadebiutowali, podobnie jak w Polsce, w roku 1999. Natomiast na antenie z telewizji Mega. Natomiast już po 3 latach, czyli w roku 2002, przenieśli się z anteny Megi na kanał NET. NET, dzisiaj ten kanał nazywa się ERT2 i wtedy NET był odpowiednikiem polskiej dwójki. I po przeprowadzce w roku 2002 na antenie NET greccy milionerzy pozostali do roku 2005, kiedy to ponownie przenieśli się, ponownie zmienili antenę i przenieśli się tym razem do Alpha TV, gdzie zakończyli swój żywot w roku 2006. To był drugi przykład na dziś. Przykład numer 3. Going for Gold, czyli oryginalna brytyjska wersja teleturnieju Question pour un Champion, która na przełomie lat 80. i 90. była wielkim hitem BBC One, w roku 2008 została wskrzeszona na antenie Channel 5, czyli kanału 5, jakby, jak kto woli. I tam została do roku 2009, czyli to była bardzo krótka reaktywacja, no ale switch się odbył, zmiana anteny się odbyła. I to był przykład numer 3. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Game Show Switch. Cześć!